Zaczęło się w ten sposób, że proszę pana 1 września w lesie tutaj na odcinku od Rokicin do Koluszek nadleciały samoloty, ostrzelały pociąg z wojskiem. No i to został tam ranny, nieranny i od tej pory i tu zaczęły się bombardowanie już Koluszek. Mieszkałem tam na ulicy 11 listopada, a tam od, bo pełno wojska, tu był przeładunek wojska, bo tu była rampa, jedna, druga, i tu był przeładunek wojska. I po ulicy 11 listopada od kościoła do Spalskiej, nie wiem jak dalej było, były postawione cysterny z benzyną. I wszedł na podwórko do nas oficer, mówi, uciekajcie stąd, bo niech tylko coś tego, to pół Koluszek pójdzie z dymem. I nie wiadomo jak będzie dalej. Taka była jedna szopa, z ławka tam stała obok. Ja siedziałam tam rano w niedzielę. Bardzo lubiłam wtedy Sołackiego czytać i czytałam, ale ogłosili alarm. To ja wstałam z tego i myślałam, czy iść do kościoła, czy nie. I tylko przyszłam do domu i do góry sięgnęłam po książeczkę do nabożeństwa na takim wieszaku. Tam była torebka. Sięgnęłam i te bomby poleciały. Dlatego cały czas opowiadam, że mieliśmy nadzwyczajne szczęście, że do naszego domu wpadła tylko mała bombka. Ona widocznie jednak albo nie wybuchła, a tylko tą siłą rażenia zniszczyła, albo, ale raczej nie wybuchła. Bo gdyby jedna z tych wielkich, to nikt by nie przeżył, z wszystkich lokatorów, co tam mieszkali. No. Matka Boska nieustającej pomocy nam pomogła, bo w jednym pokoju, tylko w tym, co opowiadam, wisiał ten obraz, ani jedna szyba nie wyleciała, bo był uszczelniony od gazu. Bo wtedy przed wojną, jeszcze może pani wiedzieć, że było takie nastawienie, żeby jedno mieszkanie uszczelnić od gazu. Bo gdyby była wojna, to jedno, żeby było zabezpieczenie, jak gdyby, żeby ci ludzie mogli się schować. Gustaw Androny nam głosili gazy, że będą używać. A to były bomby, nie gazy. Jak się wojna miała zacząć, znaczy się już się zaczęła wojna też, to w Koluszkach pojawiły się, proszę pana, fałszywi gospodarze, fałszywi panikarze. Niemcy nasłali panikarze do siania paniki. I tu było w ten sposób, że na wozie siedziała kobieta opatulona, dzieci i tego i do ludzi, że Niemcy obcinają uszy, obcinają z języki, palą żywcem. No inna rzecz, że było tego, że spalenia żywcem, ale i takie, wie pan, tego, żeby uciekać, że to za celowe, było celowe zapchanie dróg, żeby opóźnić przemarsz wojsk. W ten sposób było, proszę pana. Udzielaliśmy do Wągrów, no i tata wziął króliki, mama wzięła mi za rękę, pościel była związana w tobołki i żeśmy uciekały. A tam tośmy prawie tydzień tam byli, bo to był taki rozruch tutaj, że nikt nie wracał do domu. Tata miał takie znajome tam jakieś ludzie, jeżeli nas przytrzymywały. Tam im był spokój, a tutaj nie dało, dlaczego tam był spokój, a tutaj nie dało żyć, no. Bo miały tak pod ręką chyba te szwaby i waliły od razu do okna, do tego. Boże, aż gęsia skóra wychodziła.
A skąd tata znał tych ludzi, to ja już nie wiem, ale zawsze tam była. Tylko coś się będzie działo, to proszę przychodzić. No i żeśmy tam zostały. To tydzień czasu byliśmy tam. Panika taka powstała, że uciekać na Warszawę, wszyscy tak mówili, uciekali. Każdy, co miał jakiś tam zasób żywności, dzieci, torby i walizki, uciekali na Warszawę. I to było złe. Między innymi i ja też z rodzicami, ale uszliśmy z 5-6 kilometrów i tam poprzez konsultacje z innymi, że to jest złe i wróciliśmy się. No i dzięki temu unikliśmy tej właśnie tam zagłady na jezdniach, w rowach. Bardzo dużo przy tym zginęło żołnierzy, bo cywile się zmieszali z żołnierzami. No i tam było strasznie. Dzięki temu, że wróciliśmy, to ja jeszcze żyję do tej pory. Więc to, co pamiętam, na Głowackiego, proszę pana, przy wiadukcie tam stoi dom drewniany, czy murowany. To on jest od tego, bo pół domu było rozwalone. Na ulicy 11 listopada za moim domem zaraz stoi murowany dom. On jest polepiony po tego, bo był popękany, bo tam poleciała tu, na Głowackiego poleciała to tonówka. No to tego, tu poleciało 250 kg. Potem, jak jest róg 11 listopada i Spalskiej, to dom tam stał, drewniany dom stał w ten sposób. A tu stał też drewniany dom mniejszy, w środku była studnia. I tak bomba poleciała, że w środek studni wpadła. Proszę pana, że drewniane budynki były, to tak, no ucierpiały, ale nie, bo murowany to by się rozleciał. Ucierpiały, no jeden róg to był zawalony cały z drewnianego domu. Tam zginęła kobieta, dzieckiem na ręku, dziecko na ręku, miała dziecko, żyje, kobieta zginęła. To tam. Potem naprzeciwko tam, jak jest ta piekarnia, jak była, to spadł róg domu, zabił człowieka, Golińskiego. I dalej padły bomby tam, na, jak się z wiaduktu zjeżdża, murowany dom był poznańskich, też tam tego. Potem do lasu, jak się wjeżdża, też tam bomba. Tego. No i po nas odpinał, bomby popadały. Polskie żołnierze z kuchnią polową, ciągnącą właśnie przez żołnierzy i takimi bocznymi drogami, lasem przechodzili właśnie koło nas. I jak zbliżali się Niemcy, to było koło Regen, mieszkałam, i tam właśnie Polacy wysadzali jednostkę wojskową, to znaczy magazyny z bronią, z żywnością, żeby jak Niemcy dotrą, żeby nic już nie było, żeby nie mogli się zaopatrzyć. Gimnazjum to wpadła bomba, czy zapalająca, to już nie powiem, w każdym bądź razie jest tego. Natomiast szkoła powszechna tego, jedynka, została spalona przez Niemców. I została spalona synagoga na ulicy Brzezińskiej.
Natomiast poczta na ulicy Brzezińskiej też była, ale to z chwilą wybuchu wojny poczta nawet bomby nie widziała. No bo mówili, że tam tego i państwo podpalili. Jak wkroczyli Niemcy do Koluszek, to przede wszystkim zabrali radia i pewnego pięknego poranku kazali wyprowadzić wszystkich psów, które były w Koluszkach. Miał psów i na Cegielnie tam, jak jest teraz stadion. I tam tych wszystkich psów wybili. Ze względu na to, że psy nie pozwalały im znaczy się. Ostrzegały mieszkańców przed zbliżającymi się Niemcami.